Thank you.
Ten bacze, proszę o wykonanie sygnału Wojska Polskiego. Do hymnu. Tworzyła się na nowo. Był to obraz wyraźny, bo w wyniszczonej wojną Europie wyrastało niejako nowe państwo, o którym wielu chciało zapomnieć. Państwo to tworzył naród niosący w sobie pamięć Grunwaldu, Chocimia, Wiednia, pamięć swoich matek i ojców. Przywiązanie do swego języka, tradycji i kultury. Dziś, stając u podnóża pomnika niepodległości w Wałbrzychu, spoglądając w dumnie rozpostarte skrzydła białych orłów, oddajemy cześć wszystkim tym, którzy wezwani głosem swej powinności składali na ołtarzu wolności swoje zdrowie, siły, a często i własne życie. O zabranie głosu proszę prezydenta miasta Wałbrzycha, pana doktora Romana Szełemeja. Przed chwilą pewnie większość z nas tutaj zgromadzonych wysłuchała z wielką wagą pięknej homilii, w której padło wiele ważnych i bardzo poważnych słów na temat patriotyzmu, ojczyzny, Polski, powinności. To było bardzo ważne przesłanie. A ja chciałbym, korzystając z tego, że jest to przecież również święto nas wszystkich, również Wałbrzychu, Wałbrzysza, powiedzieć kilka słów o naszej małej ojczyźnie, o naszym mieście, o regionie wałbrzyskim, który jest częścią naszej wspaniałej ojczyzny, Polski. Bardzo szybko zbliża się dla nas niezwykle ważny, radosny, powiedziałbym przełomowy moment odzyskania przez nasze miasto statusu grodzkiego. Ta nasza mała ojczyzna po wielu latach powróci do grona miast, które mają własną tożsamość, miast, w których mieszkańcy tego miasta będą rzeczywistymi gospodarzami, będą decydować tak naprawdę o wszystkim, co się w tym mieście będzie działo. To jest bardzo ważny moment, bardzo radosny. Już dziś zapraszam wszystkich Państwa, wszystkich gości na nasz rynek wałbrzyski. Sylwestra będziemy wszyscy radować się tym, że będziemy znów gospodarzami we własnym domu. Nie będzie łatwo. Będzie wiele lat ciężkiej, znojnej pracy po to, żeby Wałbrzych wrócił do grona ważnych, dużych, wielkich, pięknych miast. I Wałbrzych będzie wielki. Widzę tu dzisiaj znacznie więcej tych, którzy przyszli razem świętować ten dzień. I tak jak ksiądz Wermiński wspomniał, jak ksiądz Infułat wspomniał, jest więcej młodzieży, jest więcej szkół, jest więcej tych, którzy wspólnie przyszli się cieszyć, radować ze święta również naszego miasta. To bardzo ważny moment. Chciałbym, aby za rok
było nas jeszcze więcej. Będziemy musieli pracować wspólnie, aby nasze szkoły, domy, ulice, parki, zaułki cieszyły oko, abyśmy mieli wszyscy radość z mieszkania w naszym mieście, aby do Wałbrzycha chcieli przyjeżdżać ci, którzy być może lata temu wyjechali. Trzeba będzie wiele wspólnej pracy. Parlamentarzystów, którzy jeszcze skuteczniej będą zabiegać o to, aby naszemu miastu pomóc, ale i nas wszystkich, którzy będą musieli codziennie pracować, uczyć się po to, aby Wałbrzych był wielki. I to jest też patriotyzm. Kto wie, czy czasami nie bliższy i ważniejszy od tego niezwykle doniosłego, o którym słuchaliśmy w homilii. Bo patriotyzm to znaczy ciężka praca. Więcej to znaczy bardziej patriotycznie, bardziej intensywnie. Bo patriotyzm to znaczy wyrzeczenia na rzecz wspólnoty, jakim jest choćby nasze miasto. Nie prywatny interes, ale wspólna wartość. Wałbrzych będzie wielki. Musimy na to zapracować. Wiem, że tu są ci, którzy będą przykładem, jak rozumieć patriotyzm, również patriotyzm lokalny. Widzę tu jak zawsze sztandary organizacji tych, które walczyły o wolność naszego kraju. Widzę również sztandary organizacji związkowych, które szczególnie Solidarności, która w 80 roku tak naprawdę zaczęła drogę do wolności. Bez Solidarności nie byłoby niepodległości. Myślę, że to jest dobry moment, żebym powtórzył publicznie swoją własną, wspólną, tak mogę powiedzieć, w imieniu również radnych, inicjatywę, aby jakieś ważne, piękne miejsce w naszym mieście miało nazwę ulicy, placu Solidarności. Bo bez Solidarności byśmy się tutaj dzisiaj nigdy nie spotkali. Niedaleko nas jest plac, który za chwilę stanie się również, wróci do nas. Plac na Rozdrożu. My nie mamy wątpliwości, w którą stronę pójść. Tu są blisko wszystkie najważniejsze miejsca w mieście, najważniejsze świątynie. A niech plac na Rozdrożu stanie się placem Solidarności. Jeśli to jest dobra myśl, to bardzo dziękuję. Chciałbym Państwu jeszcze raz podziękować za obecność tutaj, za wspaniałą atmosferę, za to, że jest tyle dzieci. Chciałbym, żeby było ich jeszcze więcej. Będziemy starać się robić wszystko z radnymi, z moimi współpracownikami, aby miasto było, Wałbrzych było miastem przyjaznym dla dzieci, żeby ich się rodziło jeszcze więcej. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam już dziś na rynek wałbrzyski, nasz rynek. Na Sylwestra, którego będziemy traktować jako powrót do własnej, suwerennej tożsamości samorządowej naszego miasta, Wałbrzycha. Dziękuję bardzo.
składają prezydenci miasta Wałbrzycha. Delegacja Rady Miejskiej Wałbrzycha. Delegacja parlamentarzystów Rzeczypospolitej. Przedstawiciele Starostwa i Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Światowy Związek Armii Krajowej. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Stowarzyszenie Gwarków Kopalni Wiktoria. NSZZ Solidarność 80, region Dolny Śląsk, przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Wiktoria S.A. Kwiaty złoży delegacja Związku Sybiraków. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie Górnicza Pamięć. Komitwa i Zarząd Regionu Solidarność. NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów.
Hołd składa ja. Straż Miejska. Hufiec ziemi wałbrzyskiej. Inwalidzi wojenni i jaworzniacy. Miejski zarząd budynków. Politechnika Wrocławska za miejscowy ośrodek dydaktyczny w Wałbrzychu. Wałbrzyska spółka Akwas Zdrój. Prawica Rzeczypospolitej, okręg wałbrzyski. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. 6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 imienia Armii Krajowej. Gminny Zespół Szkół nr 2. Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 imienia Jana Kochanowskiego. Kobiecy Klub Piłkarski Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 imienia Jana Pawła II.
Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk.